wyniku. My mniej jesteśmy zadowoleni z tego, co prezentują piłkarze, bo ta ostrożność, to wzajemne szachowanie się, to dbanie o zero z tyłu jest dla komentujących to spotkanie oraz dla Państwa oglądających ten mecz, no... To nie jest ciekawe. Tak, zazwyczaj tak jest, że drużyny się boją stracić bramki. No, wczoraj w Lidze Mistrzów nie bali się i mieliśmy mnóstwo bramek, a tutaj to może być tak, że cały czas jednak defensywa będzie najważniejsza. To dlatego dzisiaj nie oglądamy goli, bo wczoraj, proszę Państwa, co mogli oglądać widzowie kanału N-Sport, wieczór z 11 bramkami w dwóch meczach Champions League. Jak to powiedziałby Franciszek Smuda, to nie były ogórki, to naprawdę byli dobrzy piłkarze, a gole leciały. Więc może dzisiaj cierpimy za to, że piłkarze Schalke, Interu, Tottenhamu i Realu Madryt zaprezentowali nam dzisiaj bramę, tyle bramek, a dzisiaj oglądamy nie tylko brak goli, ale i mało sytuacji bramkowych. Bez zmian w obydwu zespołach, tak jak podejrzewaliśmy, sądzę, że tradycyjna 60. minuta spotkania, bądź jakieś wydarzenie na boisku, kartka, bądź stracona bramka i wtedy dopiero trenerzy będą robić roszady. Naprawdę nikt nie popełnił jakichś rażących błędów, szczególnie w defensywie, a to znaczy, że niepotrzebne są zmiany. W zależności od tego, czy komuś będzie brakowało sił, czy trenerzy zdecydują się grać bardziej ofensywnie, albo, co jest, to by było niesamowite, jeszcze bardziej defensywnie. Wtedy będą zmiany. Nie strasznie, proszę Państwa. Maciek się pomylił, na pewno trenerzy nie zalecą gry jeszcze bardziej defensywnej. Wierzymy w to, może trochę naiwnie, że jednak piłkarze pomyślą także o zdobywaniu bramek. Czekamy na pana Michała Mularczyka, na jego pierwszy gwizdek. Przypomnę, panowie Mularczyk, Kluza i Golis z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzą to dzisiejsze spotkanie. Na razie bez zarzutu, chociaż no może z jedną małą uwagą. Mogła być żółta kartka dla Deleu. Sprytnie wyczekał sędziego, padł na ziemię. No i odleżał swoje, żółtej kartki nie dostał. Doświadczenie, duże doświadczenie. Ale myślę, że sędzia tak naprawdę nie chciał dać tej żółtej kartki. Oby więcej zawodnicy ofensywni chcieli grać do przodu. No może sędzia zapomniał. No, rozmawialiśmy w przerwie przed meczem o pewnym trenerze, który wyleciał z klubu, bo nie podporządkował się woli swojego prezesa. Ten dał mu kartkę z nazwiskami do wystawienia. On po prostu pomylił kartki i wystawił zupełnie inny skład. Chociaż... Albo nie tą marynarkę włożył. Albo nie tą marynarkę włożył. I tak stracił pracę. Zaczęło się. Zaczęła się druga połowa spotkania. Lechia Gdańsk w tym sezonie, eliminując i... O tym później, bo rozpędził się Nowak, nic nie było, nie było faulu. Ruszają legioniści, długa piłka w kierunku Hubnika. Hubnik nie zdoła jednak wyprzedzić Bąka. Jeszcze próbował go zahaczać piłki, jednak nie wywalczył. Bardzo dobrze Bąk zastawiał Hubnika do ostatniego momentu, żeby piłka spokojnie mogła wyjść na aut. Widzimy ustawienie Legii. Dwóch defensywnych pomocników dosyć blisko. No, gdyby wyciągać wnioski z tych pierwszych 30 sekund, no to zaczęło się znakomicie, mocno, to dobrze wróży na drugą część spotkania. Ciekawy jestem, jak gra Lechi by wyglądała, jeśli Dawidowski wspólnie z Biwalem by grali jako dwaj napastnicy, szybcy, silni. Byłoby to ciekawa rywalizacja z Czoto i Jastizem. No ma w zanadrzu taki manewr trener Tomasz Kafalski. Pytanie, kogo by zdjął z boiska, żeby zrobić miejsce dla drugiego napastnika. No, myślę, że to w razie słabego wyniku zazwyczaj, jeżeli by Walby nawet wchodził, to jest przesunięcie Dawidowskiego na skrzydło. Może zejście któregoś ze środkowych pomocników, no ale w przypadku, jak jest bezbramkowy remis, to jednak zawodnicy jeszcze będą w takim zestawieniu występować. No chyba, że ktoś pęknie, straci bramkę, no i będzie musiał dojść do zmian nie tylko w składach, ale i przede wszystkim do zmiany gry. Deleu i Traore. Gdyby bramkę straciła Legia, raczej specjalnie nie zmieniłaby taktyki. Gdyby bramkę straciła Lechia Gdańsk, raczej musiałaby zmienić styl gry. Na pewno zaatakowałaby o wiele śmielej. Więc zawodnicy powinni brać na siebie ciężar gry, to znaczy pokazywać się do piłki, starać się mieć piłkę przy nodze,
i wygaś pojedynek z zawodnikiem, który atakuje i wtedy może coś się stanie w ofensywie. Jeśli ktoś z Państwa nie widział pierwszej części spotkania, to mniej więcej tak rozgrywali piłkę piłkarze Legii w pierwszej części spotkania. My przypominamy o plebiscycie na popularniejszy zespół, który występuje w dzisiejszym spotkaniu. Na razie Legia Gdańsk prowadzi w tym SMS-owym plebiscycie z Legią. Legioniści raczej bez szansy na kontrę. To było zbyt mało graczy ustawionych blisko środka pola, bliżej Michała Hubnika, osamotniętego tutaj, wysuniętego najdalej, najbliżej bramki Legii Gdańsk, by pomyśleć o kontrze. Starczy zaskoczyć przeciwnika w momencie, kiedy nie ma za dużo zawodników i Legia często, kiedy stara się kontrować, jest ta okazja, żeby zaskoczyć Legii Gdańsk. Oczywiście zawodnicy kiepsko przemieszają się w sprincie, żeby wspomóc, powiedzmy, Hubnika na skrzydłach. Mam wrażenie, że są zbyt duże odległości między formacjami. Ta gra nie klei się, no ale i wiele dobrego, jeśli chodzi o grę ofensywną, o atak pozycyjny, też nie można powiedzieć o Legii Gdańsk. Też dominuje myślenie o tym, aby przede wszystkim nie stracić gola, nie popełnić błędu. To jest dobre, kiedy jest się w wariancie defensywnym, tak jak Legia teraz, to znaczy wszyscy są blisko siebie, ale teraz jest ten moment, żeby zawodnicy bardziej przyspieszyli. Jeszcze przynajmniej jeden zawodnik musi wyjść do ofensywy, ale trzeba mieć dużo zdrowia, żeby to robić. No za tę akcję, na pewno za początek tej akcji, brawa dla Borysiuka, który piłkę wywalczył, piłkę rozegrał później, no tradycyjnie. Tradycyjnie jak w tym spotkaniu i w drugich połowach z reguły w tym sezonie Legii poszło nie najlepiej. Tak, jest coś za coś. Zawsze staram się obserwować, jak Bosz i pomocnicy zachowują się w defensywie. Teraz, kiedy Rybus musi podwajać często Traorę, kiedy wchodzi w strefę bardzo blisko obrony, wtedy trudno jest mu się przenieść do ofensywy w trakcie, powiedzmy, odbioru, bo przestrzeń jest przynajmniej do bramki 60-70 metrów i to jest, wtedy potrzeba mieć paru zawodników, którzy w sprincie podłączą się 40-50 metrów parę razy i można się zmęczyć. Teraz Dawidowskiemu odebrano piłkę. Czoto, potężny wykop do Hubnika. Hubnik przyjął piłkę, stojąc tyłem do swojego rywala, no ale to podanie w kierunku Radowicza nie wyszło. Bajić do Deleu. Nie. Bardzo dobre podanie do Traore. Świetnie, świetnie znalazł w piłce drogę między zawodnikami Legii. Pietrowski. Słyszeliśmy trochę efektów dodatkowych z boiska. To będzie dobry moment. Nowak, czy on będzie lewą nogą dokręcał do bramki? Zawodnicy Legii już ustawiają się na piątym, szóstym metrze, ale na pewno Astis i Czoto będą wypychać piłkarzy Legii, żeby jednak ta przestrzeń była wolna dla Skaby. Traore nie weźmie udziału w tej akcji. Połowę sukcesu to będzie, żeby w dobrą przestrzeń uderzyć piłkę. No, chytre to było, ale za słabo. Skaba musiałby się odwrócić w momencie, w którym uderzał piłkę Nowak, zagapić się i wtedy byłaby jakaś szansa. Pomysł dobry, wykonanie gorsze. Hubnik do Rybusa, Rybus do Hubnika. Interesująca akcja Legii, ale nikogo nie było w środku pola karnego. Hubnik zagrał sam do siebie, bo z reguły to on jest właśnie w tym miejscu boiska. Schemat mówi, jeżeli wysunięty na pozycji schodzi do bocznego sektora, to Radowicz musi być tym zawodnikiem, który jest w polu karnym. A Hubnik potrafi grać na lewej stronie ataku. Signy Olomuniec dość długo grał jako skrzydłowy i to wyjaśnia, dlaczego nagle zaczął zdobywać gole, dlaczego stał się najlepszym napastnikiem czeskiej ligi. Od po prostu zmieniono mu pozycję, z boku przeszedł do środka. Teraz Legia Gdańsk w środku czeka na piłkę. Dawidowski nie doczekał się. Zablokowana akcja, zablokowane wejście Lukianowca i będziemy mieli korner. Tak, po raz kolejny stały fragment gry. Znów Nowak. Teraz prawą nogą dokręcenie. Zawodnicy będą starać się wejść w piąty metr.
i uderzenie musi być mijające Rzeźniczaka, który jest najważniejszym zawodnikiem w defensywie w tej chwili. Piłka przechwycona przez Czota, wcześniej jeszcze jakaś przepychanka. Faul gracza Lechii Gdański, piłkę od bramki będzie wybijał Skaba. Tak, Bąk i Włóczko są zawodnikami, którzy najlepiej grają głową i prawdopodobnie Bąk był zawodnikiem, który pomagał sobie ręką. Komorowski dziś z konieczności gra na lewej stronie boiska, zastępuje Wawrzyniaka. Bąk jest bardzo silnym piłkarzem i stara się na tyle, ile może, nawet jeżeli podania są niedokładne. Ale ma kłopot, jeżeli przyjmie piłkę, jeżeli dostanie podanie, nie ma partnera, musi sobie radzić sam. Przy tej przewadze liczebnej pod własnym polem karnym graczy Lechii, no to jest praktycznie niewykonalne. Wrdoljak. On wprowadził Legię do ćwierćfinału, dwa wspaniałe gole. Teraz nie zdążył Rzeźniczak, ale to była chyba pierwsza tak śmiała próba podłączenia się Rzeźniczaka skrzydłem. Pierwszy raz oderwał się od swojej pozycji i pomyślał o ataku, a nie tylko o obronieniu bramki. Tak, Rzeźniczak często zostawia serce, rzeczywiście po tej stronie sporo kilometrów przebiega w trakcie spotkania, ale tutaj duże brawa dla i Borysiuka, i Wdoljaka, którzy przebili się wreszcie w środku i ta przewaga, to zgubienie krycia, można wtedy dobre palenie wszystko. Pienos w kierunku Nowaka, Astis. Astis na pewno lepiej niż w pierwszych meczach wiosennych, nawet to jeszcze nie jest ten Astis, którego obwoływano najlepszym stoperem polskiej ligi i zastanawiano się, czy czasem nie warto byłoby powalczyć o polskie obywatelstwo dla niego. Tak naprawdę Astis najlepsze mecze rozgrywał, kiedy na świeżości z Hiszpanii przyjechał. Wtedy jakoś taki wypoczęty. Może ten klimat hiszpański mu tak służył, że tutaj z taką radością przyjechał. Może między meczami powinien latać do Hiszpanii. To nie jest aż tak daleka droga, 4 godziny. Hubnik na pewno zarobi żółtą kartkę. Bardzo ostre, mocne wejście w Baicza. Nie. Ostrzeżenie. No, to skądinąd logiczne. Skoro nie dostał kartki Traore w pierwszej połowie, no to... Zaatakował defensywnego pomocnika. Mimo, że nie ma sytuacji, to należy pochwalić jeden i drugi zespół za grę w defensywie całego zespołu. Widzimy, że pomocnicy, obrońcy, wszyscy są bardzo blisko, agresywnie grają. Lechia też doprowadza do tego, że przeciwnicy starają się nagrać, ponieważ zagęszczają bardzo mocno środek. No i oczywiście Legia tak samo to robi. Widać po frekwencji na stadionie Lechii Gdańsk, że ten mecz jest wydarzeniem, że kibice czekają na jakiś sukces, no, na powtórzenie sukcesu. Jak dotąd ten 83 rok i sensacyjne zdobycie pucharu z rewelacyjnym Pfeifferem w bramce, no to były najwspanialsze, najpiękniejsze chwile dla kibiców z Gdańska. Po raz drugi, po raz kolejny stają przed szansą, aby do tego sukcesu zbliżyć się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że stadion buduje się pięknie. Radowicz. I będzie rzut wolny. Zobaczymy, jak to Legia rozegra, jak to Legia wykorzysta. Nie, to nie było dokładnie w tym momencie, w tym miejscu, w którym się Radowicz przewrócił. Cofamy akcję o ładnych parę metrów, a więc bezpośredniego uderzenia nie będzie, chociaż Borysiuk ma piorunujące uderzenie. No i Rebus również potrafi uderzyć i Borysiuk, młodzi zawodnicy, Skorża troszeczkę się zdziwił, bo już widać było, że ucieszył się, że rzut wolny jest gdzieś w miarę blisko, ale jednak sędzia zbyt daleko postawił piłkę. Ale przy tej odległości to najbardziej przydałby się Kiełbowicz, który wrzuciłby piłkę w pole karne. Lewą nogą Rybus może to uderzyć, ale to jest oczywiście... Trzeba i minąć mur i uderzyć z jakąś taką dosyć dobrą prędkością. No jeszcze bramkarz musi wypluć piłkę i ktoś musi do niego doskoczyć. No, podobnie jak to było w przypadku rzutu wolnego, wybijanego z podobnego miejsca przez Lechię Gdańsk, przez Baicia, też skończyło się tylko na obietnicach. Komorowski. Rybus.
Rybuc jeden z but, drugi dośrodkowuje i mamy rzut rożny. Tak, teraz możemy zobaczyć, jak Legia się zachowa przy rzucie rożnym w ofensywie. Czoto powoli się przesuwa w pole karne. No ale policzmy te gole, które Czoto zdobywał głową mimo swoich fantastycznych warunków fizycznych. No to jednak nie jest jego najlepsza strona. Bardziej można byłoby liczyć po stronie Legii na Wrdoliaka, na Komorowskiego, no i na Kubnika oczywiście. Kubnik tym razem był poza polem karnym, wypuścił sobie bardzo mocno piłkę. I rozpoczyna od własnej bramki Sebastian Ołkowski. Bajić. Pietrowski. Deleu. No, akcja w momencie, w którym miała nabrać przyspieszenia, skończyła się. Rybus. Dawidowski, dawno go przy piłce nie było. Nowak. Andruskiewicius i Lukianos. Nikt nie może się, nie może wygrać pojedynku i dlatego cały czas zawodnicy troszeczkę grają na alibi. Dla nich podanie dokładne, bliskie jest ważniejsze niż stworzyć się zawodę. No teraz Rzeźniczak dość agresywnie, za mocno walczy o tę piłkę. Popatrzmy raz jeszcze, no tak. Ale ja bym powiedział, że tak samo walczyli. To nawet Rzeźniczak powoli wyprzedzał Lukianowsa. Tyle, że troszeczkę za agresywnie ręka prawa zaatakowała Lukianowsa. Ale teraz Nowak znowu będzie podchodził do stałego fragmentu. No chyba jednak. Miejmy nadzieję, że wreszcie jakaś taka, takie normalne zagranie będzie. Gęsto tłoczna w polu karnym Legii. Nowak, silna piłka i Skaba wybijają na rzut rożny. Wydawało mi się, że będzie dorzucał, ale jednak zdecydował się na uderzenie w tym już dużym tłoku. Już to próbował w pierwszej, w drugiej połowie spotkania. To już taka kolejna próba. Ta była bardziej udana. Zasłonięty był Skaba, dlatego nie chciał ryzykować. Znów Skaba w akcji. No, dużo ostatnio mówiono złego o bramkarzach Legii. Dzisiaj Skaba się wydaje, przynajmniej jak do tego momentu, silnym punktem swojego zespołu. No, przez kilkadziesiąt sekund mieliśmy coś niesłychanego. Sporo ruchu, sporo podań, wychodzenia do piłki. No, zobaczymy, czy był to tylko incydent, czy Legioniści tak będą grali, gdy będą się utrzymywali przy piłce. Próba kontry i Manu znów pokazał kapitalną szybkość. Myślę, że można było też spróbować Manu na pozycji takiego ofensywnego pomocnika. No tutaj duży błąd. Włóczko. Nie, to był bąk. Manu. Wrdoliak, zablokowane uderzenie. Jeszcze Komorowski próbuje walczyć. Deleu. Wydawało się, że skonstruuje akcję ofensywną. Nie udało się. Deleu po raz drugi zaatakował bardzo mocno Wrdoliaka. No, Deleu gra dzisiaj bardzo mocno. Na pograniczu faulu. Na razie udaje mu się unikać dłuższych rozmów z sędzią i żółtej kartki. Ale teraz Legia zagrała trochę inaczej. Od tych kilkudziesięciu sekund, od minuty, dwóch może, bardziej agresywnie, szybciej. Bez gry na alibi, a z pokazywaniem się partnerom, z wychodzeniem do piłki, z szukaniem możliwości jej rozgrywania. Deleu, Traore. Pięknie. Drugi raz próbował, udało mu się tym razem, no i Wrdoliak. Tak doświadczony piłkarz nie może w ten sposób się zachować. To jest, jeżeli nawet Pietrowski go wyprzedził. I tutaj wyraźnie widać, że Wrdoliak zdenerwowany, bardzo agresywnie chciał zaatakować. No i jest rzut wolny, niepotrzebne zachowanie kapitana Legii. Sprawdzam, czy Wrdoliak, jeśli otrzyma żółtą kartkę, nie zagra w kolejnym meczu. Nie, to mu nie grozi.
a jest to w drużynie Legii lider, jeśli chodzi o otrzymywanie żółtych kartek. Dobre Nowak, wrzucenie. dobra wrzutka. Pojawił się gdzieś tam w ostatniej chwili Dixon Choto i jeszcze jedna próba przed Nowakiem i przed Lechią Gdańsk, tym razem z rzutu rożnego. Takie brawa dla Choto, który był tym dominującym zawodnikiem w powietrzu. Wszyscy czekali, aż piłka dojdzie do nich, ale Choto zaatakowały. Lukianow tam walczy o pozycję. Deleu. No, Skaba nie próbował łapać piłki, piąstkował. Tam może wrócić i wraca jak bumerang w jego pole karne. Nakładka. Jest szansa dla Legii. Jest szansa dla Legii, ale ciekaw jestem, czy sędzia wróci jeszcze do tej sytuacji. No było to nieładne zagranie. Piłka opuściła boisko. Może jeszcze wrócimy do tego faulu, do tej sytuacji, która była przed polem karnym Legii. Nie. Powiedział, że Bajcz był tym zawodnikiem, który faulował. A Bajcz jest w tej chwili kontuzjowany. No, Dixon Choto tutaj powinien, mimo dobrej znajomości języka polskiego, nawet bardzo dobrej, darować sobie tłumaczenie czegokolwiek Bajczowi. Sędziowie tego nie lubią i często takie mobilizowanie kontuzjowanego rywala do tego, aby się podniósł, potrafią ukarać żółtą kartką. Prawdopodobnie nakładką. Kiedy zaatakował Bajcz tą piłkę, mogło dojść do jakiegoś lekkiego skręcenia. Nie, no dostał w łydkę kopnięcie od Borysiuka, ale podkreślmy, to Borysiuk próbował kopnąć piłkę, natomiast natomiast tę piłkę nakładką zbijał Bajcz i to on przewinił, choć teraz bardziej cierpi. Czwarta minuta, z reguły taki magiczny czas. Próbujemy wyjrzeć, rozejrzeć się. Nie, nikt nie chce rozgrzewać. A więc nadal widzowie nie, ale trenerzy tak. Są zadowoleni z tego, co dzieje się na boisku. Balić. Choto. Jeszcze bez zmian, jeszcze bez wstawienia rezerwowych. Ale otrzymujemy informację, że jednak źle się rozglądaliśmy, niezbyt uważnie. Bo już się przebiera. 18 w Legii, czyli Michał Kucharczyk. Tak, to prawdopodobnie któryś ze skrzydłowych zejdzie. Albo Michał Hubnik. Zobaczymy, na jaki pomysł padnie Maciej Skorża. Czy zagra dwoma napastnikami, czy zmieni skrzydłowego, czy zmieni środkowego napastnika. W tej chwili niepotrzebnie Rzeźniczek wybijał na aut. Spokojnie mógł przejąć piłkę i rozpocząć atak Legii. Co to nie dał się nabrać na zagranie Pietrowskiego. Poza tym przy jego gabarytach ciężko byłoby przepuścić piłkę obok zawodnika, obok stopera Legii Warszawa. No zobaczymy, jaki ma pomysł Maciej Skorża, jak chce wykorzystać Michała Kucharczyka, kogo zmieni. Ustawienie nawet Legii w tej chwili jest takie, żeby defensywny pomocnik nie mógł się cofnąć po piłkę do stoperów. I dlatego nie ma takiego rozegrania z obrony. Napastnicy cały czas nie atakują środkowych obrońców, środkowych obrońców nie chcą też wyprowadzić piłkę, a szukają środkowych pomocników, a oni są przeblokowani przez zawodników Legii. Zejdzie ktoś z czwórki. Kubnik, Radowicz, Manu Rybus, a na razie Lechia, Lukianow, Dawidowski. Dawidowski w polu karnym. Daleko obok bramki, ale po nodze piłkarza Legii Warszawa, więc kolejny korner. Tak, sporo stałych fragmentów, ale na razie niezbyt groźne. A wiem, że jest mecz wyrównany, nie ma sytuacji podbramkowej, to stałe fragmenty są bardzo istotne. Patrzmy raz jeszcze na Dawidowskiego i ślizg Astiza, który skierował piłkę na korner. Znów beznadziejnie.
drużynie Legii zejdzie Maciej Rybus, a więc Kucharczyk wejdzie na skrzydło i teraz zobaczymy Manu, a jednak spalony. Bije brawo, choć najpierw był bardzo rozżalony Maciej Skorża, bije brawo za to wyjście Manu, za szybkie wybicie skaby. Zabrakło metr, pół metra, aby nie było spalonego. Widzieliśmy kierownika drużyny Piotra Strejlała i Michała Kucharczyka, chłopaka, dla którego no to są szczęśliwe miesiące. Stał się jednym z podstawowych graczy Legii Warszawa i zadebiutował w kadrze. Tymczasem zmiany nie będzie, kiedy w defensywie jest Legia. No, w defensywie i w tarapatach, bowiem to jest kolejny rzut rożny, tym razem zmiana chyba egzekutora będzie. Traore podszedł do piłki. Traore. No i też chciałby się powiedzieć, nie najlepiej, gdyby nie to, że piłka raz jeszcze wróciła w pole bramkowe. Zmiana jest wstrzymana cały czas. Ale tutaj z Traore bardzo dobra decyzja. Już inaczej się ustawia Legia. Wiedzą, że Nowak nie zawsze potrafi przebić tą piłkę, więc ustawienie teraz Dawidowskiego było tuż przed Rzeźniczakiem, ponieważ on jest zazwyczaj piłkarzem, który jest wolnym i który musi wybijać te zagrania. Skaba, dobra interwencja. Ale nie ma komu wyrzucić, nie przesuwają się. Nikt nie stał w pobliżu koła środkowego, to też jest błąd, no bo niby się broni własnego pola karnego, ale z drugiej strony nie odciąga się uwagi, nie absorbuje się dodatkowego gracza. Kucharczyk już gotowy do wejścia. Zmiana jeszcze szybko musi poczekać. Strefa dla Legii. Czoto w aut, trochę jakby się pogubił stoper Legii, nie tak to miało wyglądać. Tak jest jakby... nie. Teraz muszą przejść przez środek. No i to jest te kilka minut, które zawsze Legia ma w każdym meczu. Mówi się o tym, że w końcówce zdobywa bardzo wiele bramek, ale Legia po okresie gry defensywnej, takiej bardzo uważnej, wyczuwa taki moment, w którym przeciwnik radzi sobie gorzej i naciska, naciera. Od 2-3 minut w takich właśnie tarapatach Legia Warszawa, może ich głowy zajęte są, czy były zmianą Rybusa na Kucharczyka. W każdym razie jest jakieś rozprzężenie w szeregach Legii i to wykorzystuje skrupulatnie zespół gospodarzy. Kucharczyk powinien się mocno już dogrzewać, bo już z 3 minuty tam stoi. No i właśnie to robi, tak jakby cię słyszał. Dawidowski na spalonym. Teraz będzie zmiana. Z boiska Maciej Rybus. W każdym kolejnym meczu po powrocie do gry coraz dłuższe występy. Starał się oczywiście Rybus, ale tak zapamiętam go głównie z walki na skrzydle. Taki mecz, mało sytuacji, a więc Rybus też nie mógł za bardzo się pokazać. No, moim zdaniem Kucharczyk lepiej się prezentuje bardziej w środku. Oczywiście na skrzydle też nieźle wygląda, ale myślę, że wolałby grać jako napastnik. Wolałby grać, ale taka jest w tej chwili potrzeba. Dawidowski na spalonym. Bajcz znowu. Po raz kolejny Bajcz. Prawdopodobnie po tym starciu z Borysiukiem. No tam został wzięty w kleszcze. Może Poźniak, jeżeli to będzie groźniejszy uraz, wejdzie. Jednak to był Iwica Wrdoliak i Łydka. Choć Borysiuk też, podobnie jak i Radowicz, byli bardzo blisko tej sytuacji. 71. minuta spotkania, nadal bez bramek. Sytuacji nie za wiele, ale w ostatnich paru minutach to spotkanie szybsze może się bardziej podobać niż jego pierwsze minuty. Tak obserwuję rezerwowych i Bywal w tej chwili z trenerem, z drugim trenerem Lechii Gdańsk troszeczkę mocniej zaczął się rozgrzewać. Więc zapewne ostatni kwadrans meczu to będzie jego czas. Już zbiega na ławkę rezerwowych, będzie się rozbierał, więc jest odpowiedź ze strony
trenera Kafarskiego. Czy Tomasz Dawidowski zejdzie z boiska, czy też my raz jeszcze oglądamy to uderzenie Traore wzdłuż bramki, bardzo, bardzo groźne. Tylko Traore mógł strzelić, ponieważ brakowało zawodnika, który by centralnie zatakował uderzenie piłkarza Lechii. To będzie zmiana, że cierpi Bajić. No i tak, i zastanawiam się, czy czasem nie będzie zmuszony odłożyć tej zmiany, którą sobie planował trener Lechii Gdańsk. Przesunięcia nastąpią, Lukianos może też wejść do środka. Marko Bajić na pewno opuści boisko, już mamy potwierdzenie, nie nadaje się do gry. Opuszcza plac, to duża, duża strata. Najpierw wypadł za kartki Łukasz Surma, teraz uraz Marko Bajicia. No i zupełnie będzie musiał przemodelować sytuację na boisku trener Tomasz Kafarski. Oklaski dla Marko Bajicia, bardzo się starał w tym spotkaniu, niezły występ. Na pewno bez niego Lechii będzie o wiele trudniej. Na pewno był zawodnikiem, który chciał uczestniczyć w akcjach, często się pokazywał w kierunku obrońców, duży spokój wprowadzał i ja myślę, że są różne rozwiązania. Traore może wejść jako ofensywny pomocnik, Pietrowski i Nowak musi się lekko cofnąć, dwaj defensywni pomocnicy i wtedy albo Dawidowski przejdzie na skrzydło i Wal będzie grał wysuniętym napastnikiem, albo tak pozostanie, żeby Wal będzie wymiennie grał z Dawidowskim. Komorowski, taki trochę szalony rajd, wpadł w pole karne Komorowski, ale na koniec faulował Nowaka i piłka dalej Gdańsk. Bardzo dobre gra w obronie Nowaka. Tak, przesunięcie Dawidowskiego na prawe skrzydło. Teraz będzie bardzo mocna czwórka. Lukianos na lewym skrzydle, wysunięty na pasek Duval. Dawidowski na prawym skrzydle. I tuż za nimi Traore. Wiemy, że Traore jest bardziej ofensywnym graczem niż Nowak, a więc może zobaczymy sytuację podbramkową. Astis do Hubnika. Jednak bez błędu Łuczko. Borysiuk. I Czoto. No tak. Gdy on wchodzi, gdy trzeba bardzo siłowo rozegrać sytuację, rozwiązać ją, no to jego obecność jest niezastąpiona. Strata w środku pola, Nowak. Nie udało się przebić z piłką mającemu spory zasób sił Biwalowi. Ale to będzie olbrzymia broń z Traore jako ofensywnego pomocnika. On lubi mieć piłkę przy nodze, on jest świetny w dribblingu. No chyba pierwsza taka sytuacja, że Nowak ma piłkę na środku. No i tak bogaty wybór w polu karnym. Tak, zobaczymy. Będzie miękkie zagranie i próba zgrania głową na Dawidowskiego. Bardzo dobrze Skaba. Skaba zawisł w powietrzu, zobaczył, że nikt tej piłki po drodze nie strąci, nie zawadzi. Trochę za wysoka piłka dla bramkarza, a nie dla napastników. Świetne. Agresywnie teraz Lechia. Brawo, trzymanie się przy piłce i teraz może Legia zaatakuje mocniej. Próbuje to robić Radowicz. Ale nie ma zawodników z tyłu, którzy chcieliby podejść. Cały czas jednak taktyka jest, nie wychodzimy za daleko. 0-0 myślę, że dla Skorży jest naprawdę dobrym wynikiem. Bardziej Legia w tym momencie chce zaatakować. No wiadomo, Legia jest w szalonym kryzysie. Przegrała 3 ostatnie spotkanie. Nie ma spalonego Hubnik. Za późno przyjmował sobie piłkę, żeby ona była przy ziemi. On czekał jeden kozioł, drugi kozioł i wtedy już ustawienie defensywy były całkiem inne. No tutaj nie wiem, czy nie było spalonego. I teraz przyjęcie do ziemi musi być wcześniej. Źle sobie przyjął i w trudnej sytuacji słabe uderzenie z woleja. I teraz to przyjęcie było decydujące. No kto wie, czy przeanalizujmy to, co działo się do tej pory, czy nie była to najlepsza pozycja najlepsza, oczywiście. W całym meczu. Uwzględniając i to, co miała Lechia i Legia razem wzięte. Kolejna akcja, Kucharczyk. Co się stało teraz z obroną Lechii Gdańsk? Mnóstwo dziur, mnóstwo błędów.
Wystarczy jedna piłka i to wszystko rozrywa się. Popatrzmy. Bardzo dobra szybkość Kucharczyka i świetnie Małkowski. Ale Kucharczyk zawadził piłkę. Niewiele brakowało, zakończyłoby się to sukcesem, powodzeniem. Komorowski boleśnie trafiony. A Legia wzmacnia ofensywę. No może nie tyle wzmacnia ofensywę, co zmienia rodzaj gry w ofensywie. Schodzi Mirosław Radowicz, a wejdzie Cabral. Będzie mniej, i to jest zagadka. Ruchu, będzie mniej ruchu z całą pewnością, no bo więcej biega na boisku, więcej robi kilometrów Mirosław Radowicz. Co da Cabral? Prostopadłą piłkę do Hubnika, rozegranie być może do któregoś ze skrzydłowych albo strzał z dystansu. Tak jakby wzmocnienie środka, jeśli chodzi o defensywę. Na pewno będzie grał bliżej. Tak, bliżej Wrdoliaka. Defensywnych pomocników. No i teraz podbiega właśnie Radowicz i prawdopodobnie jest teraz dyskusja, czy on jest w stanie grać, może coś się dzieje. A może po prostu, tak jak mówił Maciej Skorża, to dla niego jest tak ważny zawodnik, że... Zmiana, może zmiana jest zawodnika schodzącego. Uprzedzić, porozmawiać z nim, zobaczymy. Skomorowski, nie wiadomo co się dzieje. Cały czas... A nie, Cabral będzie jeszcze się rozgrzewał. Cabral jeszcze się będzie rozgrzewał. Zakłada tak zwany znacznik, kolorową kamizelkę i... Myślę, że tu chodziło o to, że... Trenerowi Skorży się wydawało, że Radowicz nie jest w stanie dalej grać i nastąpiła taka rozmowa między nimi przed chwilą przy linii bocznej, czy jest w stanie jeszcze. Idzie na obieg Kucharczyk, skorzystał z tego Radowicz, ściął do środka, ale tam nastąpiła kolizja z którymś z graczy. Świetny Borysiuk, bardzo agresywnie doskoczył do niego błyskawicznie Dawidowski. No zrobił nam się ciekawy mecz w ostatnim kwadransie. Lepiej późno niż wcale. Morowski cały czas jest poza boiskiem. Bąk do Wuczko. Wuczko do boku. Andruszkiewicza. Andruszkiewicius, wstrzymana zmiana, otrzymujemy potwierdzenie. No i widzimy to zresztą, mówiliśmy Państwu, że Cabral wrócił do rozgrzewki. O czymś tam dyskutują panowie Janas i Skorża. Może będzie zupełnie inna zmiana, bo trener Maciej Skorża znany jest z tego, że w ostatniej chwili potrafi jedną zmianę zamienić na zupełnie inną, a może to po prostu niedyspozycja Komorowskiego. Za chwilę zobaczymy. Tymczasem w ataku Lechia Gdańsk. Deleu do Dawidowskiego. Dawidowski. Komorowski raczej nie wygląda na człowieka, któremu by coś dolegało. Bardzo dobrze bąk. No i mamy zupełnie inną zmianę. Tejczyk Czyniama wejdzie za Michała Hubnika. Prawdziwa karuzela z tymi zmianami. Sporo myśli naraz ma trener Skorża. Właśnie, spróbujesz to jakoś wyjaśnić? Dla mnie nieporozumieniem było to zmiana z Cabralem, bo tak się zastanawiam, gdzie on właściwie miałby teraz grać. No, jeżeli Legia jeszcze chce coś zrobić w tym meczu, to bardziej Czyniama. Oczywiście Czyniama jest bez formy, no Hubnik też nie jest w najwyższej formie. Zobaczymy za chwilę. No tak, to mówi stare polskie przysłowie, jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. A Czyniama w swojej karierze strzelał bardzo wiele bramek. Wielu trenerów, w tym także Maciej Skorża, no... Bardzo mocno wierzą w tego zawodnika. Taka loteria ostatnich 10 minut nic nie zepsuje, a może strzeli zwycięską bramkę, może zrobi coś niekonwencjonalnego, niesamowitego, na co stać go było w poprzednich sezonach. Zobaczymy. Czyniamy jest zawodnikiem, który w każdej chwili właśnie może strzelić bramkę, ale w każdej chwili może zepsuć najlepszą sytuację, ale na pewno przyda się w ostatnich minutach, ponieważ on jest niezwykle silny. Nawet przy długim podaniu on jest w stanie się bardzo mocno przepchnąć. Nie wiem, czy nie warto było zaryzykować, żeby Hubnika zostawić, żeby Czyniama był przy nim, a więc Czyniama by przepychał obrońców, a Hubnik mógłby zbierać. Ale kogo byś zdjął?
zrezygnowałbym po prostu, bym poprzesuwał Manu może przesunięcie i przesunąć Borysiuka na boczny sektor, czy Radowicza na prawą pomoc. Ale jeszcze nikogo nie zdjąłeś. Nie, Manu moim zdaniem jest zawodnikiem, który za dużo nie wnosi. No faktycznie, w drugiej połowie widać jego pomarańczowe buty, ale przy piłce raczej nie jest zbyt często. Teraz szeroko do Kucharczyka. Kucharczyk. No i znów lekki zastój. Kucharczyk przy piłce. Inni się przyglądają. Kucharczyk. Kucharczyk coraz bliżej. Kucharczyk! Coś niesamowitego. Uniesione w górę ręce legionistów, ich trenera. Gola jednak nie było. I jeszcze dalej. Jeszcze Manu. Teraz nam się pokazał. Pokazał się i uderzył bardzo, bardzo niecelnie. Jest zmiana. Schodzi Hubnik, wchodzi Chiniyama. Na pewno za chwilę zobaczymy tę powtórkę. Miał swoją sytuację. Hubnik nie wykorzystał, źle przyjął. Teraz będzie szansa dla Chiniyamy. A tutaj Kucharczyk na paru metrach zostawił Leu. I tu była trudna sytuacja. Może właśnie tak przysłowiowo z dużego palca. No tak właśnie chciał. I świetne ustawienie, bodajże to był Wuczko, który bardzo dobrze uratował to wszystko. Ostatnich 15 minut sporo interesujących akcji. No i wbrew temu, że to z reguły Lechia w końcówce jest tym zespołem, który napiera, dzisiaj to Legia stworzyła swoje szanse i kilka razy było groźnie. Za chwilę będzie także zmiana w drużynie Lechii Gdańsk. Kierownik zespołu z kartką wędruje już do arbitra technicznego i speakera. Pan Piotr Żuk, kogo on tam ma zapisanego? Jakie dwa nazwiska, jak sądzisz? Muszę się skoncentrować na samym fragmencie. Już po fragmencie? Nie, chociaż jeszcze gramy. Zdenerwowany teraz Tomasz Kafarski. Nie wiem, czy trener nie będzie chciał wzmocnić, to Poźniak wchodzi. Tak trochę przyblokować lewą stronę Legii, ponieważ Kucharczyk jednak dał dobrą zmianę i może być dużym wzmocnieniem w ataku. I troszeczkę ta asekuracja może od Poźniaka jako defensywnego pomocnika. Schodzi Dawidowski. No więc jednak chyba trener Lechii uznaje, że 0-0 jest korzystniejszym wynikiem dla niego w tej dość emocjonującej i nie najlepszej dla Lechii końcówce. W zależności kto sytuację podbramkową ma, takie zmiany następują. No i Krzysztof Bąk przejmuje opaskę kapitana. Taka jest właśnie kolejność. Najpierw Surma, potem Dawidowski, potem Bąka, po Bąku Nowak. Rada drużyny. Byłeś w Radzie Drużyny kiedyś? To nie jeden raz. Wyglądasz mi na takiego człowieka, który był w niejednej Radzie Drużyny. Cabral podbiega. Tymczasem Dawidowski zakłada dres. Kończy przygodę z dzisiejszym spotkaniem. A już. Staje zdjęta. Bardzo dobre podejście Borysiuka. Borysiuk do Kucharczyka. Kucharczyk już pokazał, co potrafi w dzisiejszym spotkaniu. Kucharczyk tym razem bez rajdu. Luka, super Luka! Radowicz. Dobra, ciekawa akcja, no ale Radowicz musiał być parę centymetrów wyższy. Mimo wszystko piłka dla Legii. No i znów Dixon Czoto idzie trochę postraszyć rywali. Wszystko jest uzależnione od dogrania. Jeżeli jest dobre dogranie w konkretną strefę, wtedy zawodnicy w polu karnym mogą się wykazać. Radowicz, niezła piłka. Chiniyama blisko tam był uderzenia. Nie udało mu się. Jeszcze walczy Komorowski. Lechia jednak nie jest w stanie skonstruować kontry, wyprowadzić szybkiego ataku. Borysiuk. Czoto już wrócił na swoje miejsce, na swoją pozycję. Inni obrońcy również. Manu. No, zobaczymy, czy warto było go trzymać tak długo na boisku. Zapasy. No, zapasy. Sporo się dzieje. Teraz piłka do Manu na wolne pole, ale jest Wuczko i wybije piłkę w aut. Wuczko powinien lewą nogą wybić mocno piłkę. No zaskakująca końcówka tego spotkania, bo wiosną minuty mijają, a Legia coraz słabsza w tym meczu.
zupełne odwrócenie tendencji. To Legia panuje na boisku. Kilka ciekawych sytuacji, kilka chwil, w których stanęły serca kibicom Lechii i trenerowi Kafarskiemu. Lechia, myślę, że pokazała Legii, że na siłę nie będą atakować w ostatnich minutach. No nie wykorzystuje dużej broni, jaka jest, jak są stałe fragmenty gry. Wszystkie stałe fragmenty gry nieudane w Lechii Gdańsk, a sporo było rzutów wolnych i rzutów rożnych. Zobaczymy, na pewno Cabral wzmocni środek, pewno będzie to ta zmiana, która miała być przeprowadzona, czyli wejdzie w miejsce Radowicza. Na razie Kucharczyk, gol! Zupełnie powtórka z rozrywki, jak Legia jedzie bliżej morza, to Kucharczyk w końcówce meczu musi mieć swoją bramkę. To jest ta właśnie zmiana, po prostu zakręcił obrońcę. Wydawało się, że kapitalne przyjęcie i zejście na prawą nogę, ale to nie wystarczyło Kucharczykowi. On jeszcze przerzucił sobie na lewą nogę, no i te pierwsze kroki ma niesamowite. Takie, zazwyczaj napastnicy mają takie krótkie kroki, on tym długim krokiem, takim sprinterskim potrafił momentalnie zostać obrońcą. Popatrzmy na te susy Kucharczyka. Pięknie, uderzenie lewą nogą, mięcie zawodnika, Wejdeleu został w blokach i Małkowski nie miał szans. No więc jednak słusznie prorokowałeś, że przede wszystkim trener Kafarski powinien był wzmocnić lewą stronę, bo tam było gorzej, tam było słabiej. Tam był po prostu Kucharczyk, który wniósł bardzo wiele ożywienia. Co to znaczy zawodnika, który przede wszystkim dryblingiem potrafi rozprowadzić akcję. Rzeczywiście Kucharczyk no jest odkryciem. Który się nie boi, ma 19 lat. Ja jeszcze powtórzę to, co wielokrotnie mówiłem w czasie transmisji, w której grał Michał Kucharczyk. Piotr Mosur, prowadząc go jeszcze na trzecim szczeblu rozgrywek, czyli w drugiej lidze, w Świcie Nowy Dwór, mówił, że ten chłopak nie ma kompleksów, nikogo się nie boi, jemu jest wszystko jedno, przeciwko komu gra. On ma zrobić to, co potrafi, ma zakręcić rywalem, ma oddać strzał, ma zrobić swoje. Tak było właśnie dzisiaj, ale Lechia teraz ruszyła. Traore, końcówka 1 do 1. To już byłby zły rezultat dla Lechii, gdyby Lechia wyrównała 0-1, jeszcze gorszy. Dlatego próbują z wynik bardzo zły zmienić na tylko niekorzystny. Tak, teraz Legia wydawało się, że powinna grać cały czas tą samą piłkę, co w ostatnich 10 minutach. Ale Lechia będzie miała już inne nastawienie. Co prawda to już może 3 minuty sędzia doliczy. A 4? No, może. To jest, myślę, że zbyt mało, chyba że gra na tak zwaną aferę. No i popatrzmy. 4 minuty. Cały czas Grzesiek jednak ma rację. No ja nigdy nie byłem w Radzie Drużyny, a ty byłeś. Ale w Radzie Dziennikarzy już. Może w Radzie Osiedla będę. I teraz już przesuwanie jest. Stały fragment. Bąk, Włóczko. Wszyscy wysocy wchodzą w pole karne. Warto było czekać na emocje w końcówce. No i warto będzie czekać, proszę Państwa, na rewanż. Zbyt słabo. To jest niesamowite. Stałe fragmenty Lechia beznadziejnie dzisiaj wykonali. No i znów Kucharczyk. Bardzo Kucharczyk dobry atak. I od razu podskoczył Chiniyama. Legia tutaj świetnie zastosowała pressing, wywarła presję na lechistach. No i oczywiście teraz będzie trochę wożenia się z piłką. Ktoś przytrzyma w bocznym sektorze. Wzdłuż linii bezpiecznie. Może jeszcze ktoś strąci piłkę na aut. Teraz próbował właśnie to zrobić, to Wrdoljak, trafić Lukianowca. Wywalczyć aut, zarobić sekundy, nie udało się. Andruskiewicius. Od razu długa, mocna piłka. Tam jest Astis, który bezbłędnie, tak jak w tych jego najlepszych sezonach w Legii. Nowak. I od razu mocna piłka, przewrotka. Ale od bramki było bardzo daleko. Gdyby opisać tę akcję, to byłoby bardzo pięknie. Dośrodkowanie z pierwszej piłki, mocne, przewrotka z 16. No ale końcówka nieciekawa, bo
od bramki było dość daleko. Na razie wygląda to, że Legia może skończyć spotkanie ważnym zwycięstwem, nie tylko ze względu na dobry wynik w Pucharze Polski w półfinale, ale dla psychicznego nastawienia w przyszłości. No i tu wypada zapytać legionistów, piłkarzy i trenera, ale może po tej akcji, dlaczego na przykład nie grali tak z Ruchem Kożuch czy ze Śląskiem, kiedy dominowali na boisku? Dlaczego nie cofali się na 5-10 minut, nie wybijali futbolu z głowy rywalom? Gdy się cofną, okazuje się, że potrafią jednak grać w obronie, potrafią trzymać środek boiska. No, tu na pewno nie było faulu. Dobry wcisk Rzeźniczaka, ale Rzeźniczak trafiony w kolano. No i stąd mieliśmy lekkie zamieszanie, trochę przepychanek, awantur. A czas leci. Minuta i 5 sekund do końca. Trzeba przyznać, że po tym nieprzyjemnym incydencie, incydent to chyba za delikatne słowo, po tym co stało się po meczu z Ruchem, Rzeźniczak w dobrej kondycji psychicznej, nie był to może wielki, ale na pewno dobry, porządny mecz w jego wykonaniu. Nie można nigdy mu zarzucić, że nie zostawia zdrowia i nie jest ambitnym chłopakiem, to widać. Skaba. Ważna głowa Kucharczyka. Chiniyama, Chiniyama rozpędza się, tak! I to cały on, cały Chiniyama. Piłka. Ale ważne, bo można się przesunąć i zaatakować teraz pressingiem. Chiniyama tak chciał. Czyli uważasz, że chciałby walczyć out? Tak, tak, bo to nie bramkowy, proszę, tylko... już Legia jest pressingiem w ważnym sektorze. On zostanie rzecznikiem prasowym. Po radzie drużyny to na najbliższa funkcja, którą ci wróżę urzędniczo. No ale taki jest właśnie Teixeira. Kompletnie nieobliczalny. Zdarzało mu się, że z takich właśnie sytuacji zdobywał bramki w niekonwencjonalny, trochę taki dziki sposób zdobywał gole. Tym razem nie wyszło, no ale i tak wyszło Legii na dobre. To chyba będzie ostatnia akcja meczu. Cabral do Manu. Manu w pole karne. Chiniyama próbował zagrać piłkę przez siebie i to była ostatnia akcja spotkania. Michał Mularczyk kończy mecz, a przed nami po raz drugi w tych rozgrywkach bohater Legii, czyli Michał Kucharczyk. 19 lat, niespełna 20 lat. W zeszłym roku przygotowywał się do matury. W tym roku strzela gole w Ekstraklasie i w Pucharze Polski. To on uratował Legię przed dogrywką w meczu z Pogonią Szczecin. W meczu, który nastąpił po 3 z kolei przegranych porażkach w lidze. A więc czy historia się powtórzy? Legia znów przegrała 3 razy w lidze. Wygrała w Pucharze Polski, wygrała w 88 czy 89 minucie. Znów pojechała na północ po to zwycięstwo. I czeka ją kolejny mecz ligowy, w którym ma pokazać, że nie był to przypadek, że Legia się odblokowała. A rywal będzie arcytrudny, bo na Łazienkowską przyjeżdża Zagłębie Lubin, które radzi sobie coraz lepiej, a jego trenerem jest Jan Urban. Tak, to będzie bardzo ważne. Oczywiście dzisiejszy mecz pokazał, że Legia nie będzie za wszelką cenę chciała atakować, tylko będą grali sobie spokojnie w defensywie, stara się skontrować. Oczywiście, kiedy będą grali przy Łazienkowskiej, inne zespoły będą się cofały, a oni będą musieli grać ataki pozycyjne, co nie oznacza, że Legia zagrała dzisiaj bardzo poprawne spotkanie. Przede wszystkim dużo brawa dla Kucharczyka i oczywiście dla Skaby i defensywy. Proszę Państwa, kończymy nasz komentarz. Za to spotkanie dziękują Maciej Terlecki i Grzegorz Kalinowski, ale to nie koniec naszej transmisji. Zapraszamy jeszcze na pomeczowe studio i wywiady.